Witajcie. Bardzo cieszymy się, że możemy być z Wami w ten sobotni poranek. Chcieliśmy się z Wami podzielić kilkoma myślami z Pisma Świętego i z naszego życia, z naszego doświadczenia. Ja mam na imię Dorota. Ja jestem Marcin. A ja Anika. A to jest Jeremiasz. Wysłuchajmy razem słowa Bożego. Jeremiaszku, a Ty wiesz, że wszystko jest Twoje? Co? Nie. Moja koleżanka mi pożyczyła okulele zabawkowe i musiałam je oddać, ale mi było troszkę smutno, ale musiałam oddać, a później miałam prawdziwe okulele. I mam je też cały czas. I bardzo się cieszę. I nie żałuję, że oddałam tamte. Czy mieliście kiedyś okazję, aby przeprowadzić się do zupełnie innego miejsca? A jeśli tak, to czy podobało Wam się to? Ja wiem, że jest to dosyć trudny temat, ponieważ z jednej strony jest to fascynujące przeprowadzić się do nowego miejsca, tak? Bo poznajemy nowe miejsca, mamy nowe mieszkanie, poznajemy nowych ludzi, zawieramy nowe przyjaźnie, otwierają się przed nami jakieś nowe możliwości. Ale z drugiej strony jest to związane z pewnym smutkiem, ponieważ pewnych ludzi, pewne miejsca, pewne rzeczy, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, musimy zostawić za sobą. Dlatego jest to związane czasem również z bólem. Kiedy zastanawiałem się nad moimi przeprowadzkami w przeciągu ostatnich 10 lat, to wiecie, ile ich naliczyłem? Aż 10 razy. Aż sam byłem zaskoczony. Oczywiście nie przeprowadzałem się co roku, ale w pewnych latach przeprowadzałem się na przykład 2 razy w ciągu roku. W sumie wychodzi taka średnia, że jedna przeprowadzka na 1 rok. Pamiętam, kiedy ostatnio przeprowadzaliśmy się z całą moją rodziną do innego miejsca, to było to tak, że mieszkaliśmy sobie spokojnie właśnie w tamtym poprzednim mieszkaniu. Mieliśmy takie przeświadczenie, że jeszcze jakiś czas tam pomieszkamy. Wynajmowaliśmy to mieszkanie od pewnej pani. Jednak kiedyś spotkaliśmy ją na ulicy i ona powiedziała: wiecie, kochani, za miesiąc musicie się już wyprowadzić, musicie oddać mi klucze, ponieważ mam inne plany co do tego mieszkania. I oczywiście ta pani miała pełne prawo do tego, żeby zażądać od nas tego, żeby powiedzieć: oddajcie mi to, bo to moje. Ona była właścicielką tego. My tak jakby pożyczyliśmy od niej to mieszkanie, ale musieliśmy być w każdej chwili gotowymi, żeby zostawić to mieszkanie. I chociaż było nam z tego powodu smutno, to jednak spakowaliśmy się i opuściliśmy to w wyznaczonym terminie. Kiedy myślę o przeprowadzkach i Biblii, to zaraz pewna postać ze Starego Testamentu mi się przypomina. Mianowicie Abraham. Zapewne też właśnie o nim pomyśleliście. Kiedy otwieramy pierwszą księgę w Biblii na rozdziale 12, to tam czytamy takie słowa. Rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Bóg w pewnym momencie życia Abrahama, a jak później czytamy, to Abraham miał już 75 lat, czyli już zdążył się przyzwyczaić na pewno do tego miejsca, do tych ludzi, do swojego domu. I po 75 latach Bóg mu mówi: Abrahamie, musisz mi oddać ten dom. I to jest bardzo ważny punkt, bo to znaczy, że to Bóg był właścicielem tego mieszkania, jego domu, tej ziemi, w której był, jego całej rodziny. I powiedział: Abrahamie,
musisz mi teraz to oddać. Ja mam dla ciebie inne plany i chcę, żebyś poszedł gdzie indziej. Z pewnością Abrahamowi było smutno, ale czytamy, że zaufał Bogu. W 4 wersecie czytamy, Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Abraham zaufał Bogu, jak czytamy później, to nie musiał tego żałować, ponieważ wiemy, że Bóg dla nas chce tego, co najlepsze. On ma najlepsze plany. Jednak nie tylko nasze domy są własnością Pana Boga. Kiedy czytamy Pismo Święte, na przykład Księgę Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, tam dowiadujemy się, że Bóg daje nam siłę, żeby zdobywać bogactwo. Kiedy czytamy Księgę Ageusza, 2 rozdział, to dowiadujemy się, że Bóg tam mówi, że moje jest srebro i moje jest złoto. Czyli Bóg mówi, że to On jest właścicielem tych wszystkich bogactw. Mówi również w Psalmie 50, że Jego jest wszelki zwierz leśny. A kiedy czytamy Psalm 24, to tam jest jakby to podsumowanie, kiedy są tam zapisane słowa Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Zatem wszystko jest własnością Boga. Dlaczego? Ponieważ Bóg to stworzył. Ponieważ Bóg wszystko stworzył. I dlatego On jest tego właścicielem. Pamiętacie Annę? Ta z historii biblijnej, która bardzo chciała mieć dzidziusia małego, ale nie mogła mieć. Czuliście kiedyś się tak gorzej, bo nie mieliście tego, co mają inni na przykład? Anna tak się czuła. W Biblii, w pierwszej księdze Samuela i w pierwszym rozdziale czytamy, że Anna mieszkała jeszcze z inną kobietą, która miała na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. W dodatku Penina poniżała ją i było to bardzo trudne. I kiedy trwało to już dosyć długo, pewnego razu Anna miała szczególny czas modlitwy. Myślę, że razem z mężem wiele razy modlili się właśnie o dziecko. Ale był taki szczególny moment, kiedy przyszła do świątyni i czytamy w Biblii w 10 wersecie 1 rozdziału Księgi Samuela, że przyszła do świątyni, modliła się do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. Taki ślub złożyła Anna. A teraz pomyśl przez chwilę, czy jest coś, co bardzo chcesz mieć. Chciałbyś albo chciałabyś mieć jakąś rzecz, a może zabawkę, może więcej pieniędzy, może jakiś instrument, a może talent do tego, żeby ładniej śpiewać, grać, rysować, malować. A może jesteś już starszy albo starsza i chciałbyś bardzo, chciałabyś mieć dziewczynę, chłopaka, męża, żonę. A czy kiedy myślisz o tych rzeczach, które chcesz, czy przychodzą ci też myśli o tym, że jeśli otrzymasz to, czego chcesz od Pana Boga, to jesteś gotowy czy gotowa oddać Jemu prawo do rozporządzania tym, co będziesz mieć? Czy jesteś gotowy albo gotowa, żeby to oddać? Dlaczego łatwiej było Annie oddać Samuela? Czy łatwo jej było go oddać? Myślę, że ta świadomość, że ma syna tylko i wyłącznie dzięki cudowi, który sprawił Pan Bóg, pomogła jej zachować w myślach taką świadomość, że otrzymała go od Pana Boga. Że to dziecko, które ma, nie należy do niej. Mieć, żeby poniżać innych z tego powodu, że nie mają tego, co my, to przekleństwo. Mieć, żeby po prostu mieć, jest w porządku, ale mieć, żeby oddać to na służbę Panu Bogu, żeby przynosiło to Jemu chwałę i było korzyścią dla zbawienia i dla szczęścia innych ludzi, to prawdziwe błogosławieństwo.
to daje też szczęście nam. Mamy dwójkę dzieci i bardzo się z tego cieszymy. Kiedy myślę sobie, że miałabym się z nimi rozstać albo z jednym z nich, to wydaje mi się, że byłabym trochę smutna. A wiecie, co czytamy o Annie? Kiedy przyszedł już ten czas, że miała oddać swojego synka na służbę do świątyni, tak jak obiecała, to w Biblii jest napisane, że ona była radosna. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu. W drugim rozdziale czytamy, że tego dnia, kiedy oddała Samuela zgodnie z obietnicą, była radosna i szczęśliwa. Bo kiedy Pan Bóg daje do naszego serca jakieś przekonanie, że powinniśmy coś oddać, to kiedy to robimy, nie mamy smutku, tylko radość. A kiedy Pan Bóg tego nie każe, to możemy mieć radość z tego, że jest to przy nas. Powiedzcie mi, drodzy, kiedy tak mówimy o tym, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, to czy to nas bardziej przeraża i niepokoi, czy może bardziej wlewa w nasze serduszka taką radość, takie szczęście, takie pocieszenie? I myślę, że jeżeli nasze uczucia nie są jeszcze jakieś takie sprecyzowane, to myślę, że warto wspomnieć tutaj jeszcze jedną postać, która jest opisana w Piśmie Świętym, mianowicie sam Bóg. Kiedy czytamy o tym, co zrobił dla nas Pan Jezus, to wiemy, że On w pewnym momencie historii zdecydował, że opuszcza swój dom, opuszcza swojego Ojca, z którym był tak bardzo mocno związany, opuszcza towarzystwo wspaniałych aniołów i zszedł tutaj na tą ziemię, stał się jednym z nas, porzucił swoją wszechmoc, swoją wszechobecność i stał się zwykłym człowiekiem. Kiedy patrzymy na Boga Ojca, to można zobaczyć, że On również jakby oddał swojego Syna, ponieważ wiedział, że to jest potrzebne, aby nas uratować. Zobaczcie, zatem Bóg ma zarówno doświadczenie w przeprowadzkach, jak również w oddawaniu tego, co jest dla Niego najdroższego. Dlatego On jest takim wspaniałym przykładem dla nas i ta myśl dodaje nam siły, prawda? Że Bóg wie, co to znaczy. Bóg wie, co to znaczy oddać. Oczywiście Bogu nikt nie mówił: oddaj mi to, tylko Bóg rozumiał, że musi to oddać, aby nas uratować. Podsumowując to wszystko, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, Bóg jest właścicielem wszystkiego. A żeby zabrzmiało to bardziej osobiście, Bóg jest właścicielem wszystkiego, co posiadam i co ty posiadasz. I ta świadomość, że to Bóg jest właścicielem, powinna prowadzić nas z jednej strony do tego, aby z tego wszystkiego, co mamy, co nam dał, żeby robić właściwy użytek, żeby to służyło innym ludziom, żeby to oddawało chwałę Bogu. Pamiętacie, co napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian? Napisał: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy na przykład pożyczamy coś od kogoś, to zwykle bardziej o to dbamy niż o nasze własne rzeczy. Przynajmniej powinno tak być, ponieważ chcemy tą rzecz oddać tej osobie w nienaruszonym stanie, prawda? Dlatego staramy się dbać o tę rzecz. I kiedy mamy taką świadomość, że to wszystko, co mamy, jest własnością Boga, to nas prowadzi do tego, żeby robić z tego właściwy użytek. A druga myśl z dzisiejszego rozważania, kazania jest taka, żeby być gotowymi, kiedy Bóg powie: oddaj mi to, oddaj mi tą rzecz, żeby być gotowymi, aby to zrobić, ponieważ On wie, co jest najlepsze.
Czy chciałbyś dzisiaj wyznać Bogu, że przyjmujesz to, że On jest właścicielem wszystkiego, co posiadasz i że z tego powodu chcesz robić właściwy użytek z tych wszystkich rzeczy, dóbr, które Ci powierzył? I czy chcesz Bogu wyznać, że chcesz mieć takie gotowe serce, że kiedy On tylko powie, oddaj mi to, żeby to zrobić? Jeśli tak, jeśli chcesz, aby tak było, przyłącz się do mnie w krótkiej modlitwie. Kochany nasz Ojcze, chcemy Ci bardzo, bardzo podziękować za to, że Ty oddałeś swojego Syna, abyśmy byli uratowani. Dziękujemy, Panie Jezu, za to, że Ty przeprowadziłeś się z nieba i zostawiłeś swój dom, zostawiłeś swojego Ojca i zszedłeś tutaj do nas, aby stać się naszym przyjacielem. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, że dzisiaj mogliśmy przypomnieć sobie o tym, że Ty jesteś właścicielem wszystkiego, co posiadamy. I dlatego, Boże, chcemy prosić Ciebie, daj nam taką mądrość, aby z tego wszystkiego, co posiadamy, robić dobry użytek, żeby to służyło nie tylko nam, ale żeby to służyło również innym ludziom, żeby to służyło dla Twojej chwały. I Panie Jezu, chcemy prosić Ciebie o takie gotowe serce, że kiedy tylko powiesz nam, oddaj, żebyśmy byli gotowi to zrobić. Prosimy o to, Ojcze, właśnie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Nasze talenty należą do Boga. Pieniądze w naszych portfelach to również własność Boga. Dobrze pamiętać o tym, szczególnie kiedy idziemy do sklepu. A mam ci trzymać? Dawać? Nie. Nie. Tylko masz rajączki. Nie chcesz? No nie możesz dojąć. Tylko ja ci mogę dawać. Jeremiaszku, czy wiesz, że wszystko, co masz, nie należy do ciebie? Tak. Że już chciałbyś oddać Panu Jezusowi serduszko?